Państwo, 50 lat pewnie z Waszej perspektywy minęło jak z bicia strzelby, mówiąc kolokwialnie, ale to 50 lat wypełnione miłością, szczęściem, chwilami miłymi, ale także na pewno w ciągu tych 50 lat zdarzyliście się z problemami, z chwilami trudnymi, z sytuacjami, z którymi musieliście sobie radzić. Ale myślę, że dzięki tej miłości, którą wydaje mi się, że widać w Waszych oczach do dnia dzisiejszego, potrafiliście sobie z tym wszystkim, co było złe albo nieprzychylne w życiu, poradzić. Te 50 lat to także nie tylko data, ale to 50 lat wzajemnego szacunku jednych z Państwa do drugich. I myślę, jestem głęboko o tym przekonany, że młodzi ludzie mogliby z powodzeniem od Państwa bardzo, bardzo dużo czerpać. Jesteście wzorem tak naprawdę miłości, tego jak ta miłość małżeńska powinna przez te wszystkie lata, które za Wami już, jak ta miłość powinna wyglądać. Myślę, że takich wzorów jak Państwo, ten dzisiejszy świat, mówiąc bardzo, bardzo ogólnie, potrzebuje, bo młodzi ludzie potrzebują wzorów do naśladowania, a przyszło też Wam żyć w czasach nie zawsze lekkich, komuna, potem wszystkie przemiany, różnie było z pracą, a Państwo sobie doskonale daliście z tym rady, jesteście tutaj dzisiaj dalej we dwójkę i to bardzo, bardzo ważne. Ale te 50 lat to także nie tylko budowanie rodziny i relacji wokół siebie, ale to także 50 lat funkcjonowania w tym naszym międzyrzeckiej społeczności. I myślę, że to moment, żeby Wam za to wszystko bardzo, bardzo serdecznie podziękować, bo dobrze, że jesteście dzisiaj tutaj z nami, ale dobrze, że byliście przez 50 lat, stanowiąc z roku na rok coraz większy i trudny do doścignienia wzór. Życzę Wam także, żebyście ciągle widzieli w oczach swojego partnera, męża i żony tą iskierkę miłości, którą pewnie zobaczyliście, gdy pierwszy raz się zobaczyliście. Niech ona nie gaśnie i cały czas pozwala Wam patrzeć na siebie nawzajem jako człowieka przede wszystkim, ale także osoby, z którą chcecie dalej być i dalej chcecie dzielić te swoje gospodarstwo domowe. Życzę Wam także zdrowia, pomyślności oraz życzę Wam tego, żeby układało się Wam wszystko w życiu rodzinnym, bo to też bardzo, bardzo ważne. Wiadomo, że dziadkowie nie żyją już tylko swoim życiem, ale życiem swoich dzieci i swoich wnuków. I myślę, że ten komplet życzeń jest Wam bardzo potrzebny, bo stanowimy wszyscy jedną społeczność w racji tego, że bardzo dużo od Was czerpiemy i dalej będziemy czerpać. Także dziękuję Wam dzisiaj za tą obecność pośród nas. Wszystkiego, drodzy Państwo, wszystkiego najlepszego. Gościć u Państwa na przepięknym weselu. Gratuluję pięknego jubileuszu. Pół wieku spędzone razem. To nie tylko radości, ale również troski. Pan burmistrz przekazał przepiękne słowa o tym, jak wiele znaczycie dla miasta ziemi międzyrzeckiej. Ja chcę Państwu powiedzieć, że jesteście bardzo ważnym elementem życia gminy i miasta. Jesteście wartością,
i stałością naszych jednostek samorządu terytorialnego. Dziękuję za tą trwałość, dziękuję za przykład życia, dziękuję za wzajemny szacunek i radość, bo tego od Państwa chcemy się uczyć. A z tego miejsca chcę też, utożsamiając się z Państwem troszkę, bo również jako dziadek, powiedzieć, że faktycznie rola ojca jest zupełnie inna, dziadka również sprawia to nam wszystkim wiele radości, jak nasze wnuki, dzieci docierają do nas i możemy razem być. Ale dziękuję Wam za przykład życia, za to, że potrafiliście zawsze znaleźć to, co łączy, a nie dzieli. W dzisiejszym świecie, tym zwariowanym świecie komercyjnym, wszystko się wymienia. Wymienia się telewizor, wymienia się lodówkę, wymienia się telefon, a co niektórzy przekładają to na życie rodzinne i wymieniają ciągle osoby, z którymi chcą być. Dziękuję Wam za to, że dajecie przykład tak pięknego życia, tak pięknej miłości. A na nowej drodze życia chcę życzyć wielu przyjaciół wokół, radości, która dzisiaj Państwu towarzyszy, i oczywiście wielu chwil życia w zdrowiu i szacunku od wszystkich naokoło. Biorę Ciebie, Ewo, za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, że Cię nie opuszczasz do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże, Trójcy Jedynej i wszyscy święci. Ja patrzę się w tej chwili na Was i myślę, że działa. Sakrament małżeństwa naprawdę działa. Pan Bóg działa w naszym życiu, działa w Waszym życiu przez sakrament małżeństwa. I to, że dzisiaj tutaj jesteście, to dlatego, że zostaliście umocnieni na pewnym etapie swojego życia właśnie łaską z nieba. Na pewno wybory, które dokonaliście w sposób bardzo odpowiedzialny. Tak, warto z tym mężczyzną żyć, warto z tą kobietą iść w życie, warto zaryzykować, bo miłość zawsze jest ryzykiem. Ktoś, kto szuka pewności, takiego wyliczenia na 100%, no to powinien raczej iść do urzędu skarbowego niż do ołtarza. Małżeństwo jest ryzykiem, ale jak jest ryzyko, to jest miłość. Miłość zawsze jest ryzykiem. W każdym wypadku. I to jest piękne, że dzisiaj możecie o sobie powiedzieć, że jesteśmy tymi, którzy pewnie z niemałym trudem, ale podjęli to ryzyko i wygrali. Pan do tego wszystkiego się dołożył, dając Wam łaskę swoją. Za 100 lat, kiedy będziecie już w niebie, to popatrzycie się na te wszystkie doświadczenia, łącznie z naszym tutaj zasiadaniem wspólnym do stołu, i powiecie sobie tak. Było warto? Tak. Dokonało się w moim życiu wiele Bożych rzeczy przez to, co nazywa się sakramentem małżeństwa. Dzięki temu stworzyłem rodzinę, dzięki temu byłem kimś bardzo ważnym, nawet na mapie politycznej świata. Bo moi drodzy, bardzo często patrzymy na rodzinę, małżeństwo przez pryzmat prywatny, bo ja mam męża, ja mam żonę, prawda? Mogę się na nich opierać, mogę na nich liczyć, bo są zawsze dla mnie dostępni, ale nie ma państwa. Nie ma społeczności lokalnej bez małżeństwa. Najmniejsze przedsiębiorstwo, które tak naprawdę zapewnia byt całemu państwu, to jest właśnie rodzina, to jest właśnie małżeństwo. Myśmy przez ostatnie 50 lat pracowali tym małżeństwem. I to się wam pamięta. A druga sprawa to jest to, że na młode pokolenie się uczyć tego, co to znaczy prawdziwa miłość, nie tylko w sensie takiego biegania
potrafię za rączkę, ale miłość, która jest przeoczaniem, która jest ubieraniem się, dawaniem wsparcia. Ja powiem szczerze, że kiedyś się na swoich rodziców patrzyłem i tak jak wszyscy mówili, a słuchajcie, bo w rodzinie to jest miłość, prawda? Męża do żony, żony do męża. Ja u swoich rodziców nie widziałem tej miłości. Do momentu, kiedy najpierw tata się nie rozchorował. I wtedy otworzyły mi się oczy, bo zobaczyłem, jak mama się troszczy o tatę. I potem, jak mama się rozchorowała, zobaczyłem wielkie zaangażowanie, wielką troskę ze strony taty. Wtedy otworzyły mi się oczy, że mam zrozumiałe. Naprawdę mam ludzi, którzy się kochają, którzy się wspierają. Wcześniej tego nie potrafiłem zauważyć. Czasami potrzebne są takie ekstremalne doświadczenia młodemu pokoleniu, żeby zobaczyło, żeby przejrzało.